Dzień dobry, witam ponownie w telewizji w Polsce. Ja nazywam się Aleksandra Mińska. To są gorące pytania i jesteśmy przy temacie kryzysu na granicy polsko-białoruskiej i tego, jak Europa i przede wszystkim Niemcy podchodzą do tego kryzysu. Przed przerwą Jarosław Guzy, który jest z nami przez łącze, i witam ponownie, i Jakub Biernat z telewizji Biełsat. Mówił przed przerwą o tym, że w zasadzie troszeczkę Łukaszence ten plan z migrantami spalił na panewce. Dopływ został tych migrantów ograniczony przez umowy z liniami lotniczymi czy groźbą nałożenia na nich jakichś kar. I w zasadzie wtedy Angela Merkel zadzwoniła do Łukaszenki. No tylko dlaczego? No, można oczywiście spekulować. Nie znam chociażby treści rozmów. Post factum Angela Merkel próbowała jakoś oswoić Polaków z tymi rozmowami. Była rozmowa z premierem Morawieckim bezpośrednio, więc pewnie przekazane zostały jakieś informacje. Ale tak naprawdę to jest tam drugie dno w tym wszystkim. To znaczy instytucje europejskie, Unia Europejska jako taka, no, w sposób oczywisty wsparła działania polskiego rządu na granicy, obronę tej granicy przed nielegalną migracją, przed operacją Łukaszenki. Nawet niechętni rządowi polskiemu politycy w Unii Europejskiej popierali to. I takie jest oficjalne stanowisko Unii Europejskiej. Natomiast opinia publiczna, mówię o opinii elit brukselskich w tym przypadku, męczyła się bardzo z tym, że Polacy wychodzą na obrońców Unii Europejskiej przed właśnie tymi operacjami, które nazywane są elementem wojny hybrydowej, bo ten paskudny polski rząd, którego w Brukseli bardzo nie lubią, w Berlinie również, wychodzi na obrońcę Unii Europejskiej, a przecież jest sam niepraworządny, może nie tak samo jak Łukaszenka, chociaż porównania do Białorusi się zdarzały nie tylko w Polsce wśród opozycji, ale i w Brukseli. I prawdę mówiąc, to przejście ponad głowami polskiego rządu, żeby rozwiązywać problemy bezpośrednio z Łukaszenką bez udziału Polaków, no to są takie pomysły, które też służą polityce Unii Europejskiej wobec Polski. Przecież opozycja w Polsce namawiała cały czas, żeby umiędzynarodowić ten konflikt, czyli de facto przekazać kontrolę nad rozwiązywaniem tego konfliktu na granicy Unii Europejskiej. Była mowa o Frontexie, co było absurdem, i sam Frontex to tłumaczył, ale generalnie rzecz biorąc chodziło o przekazanie decyzji dotyczących tego, co się dzieje na granicy, właśnie Brukseli, na co rząd polski absolutnie się nie godził. Zresztą podobnie jak nie godzi się obecnie na jakiekolwiek uzgodnienia bez akceptacji strony polskiej, które by dotyczyły właśnie konfliktu na polskiej granicy, nie tylko unijnej. Ja wspomnę tutaj bardzo ostre oświadczenie prezydenta Dudy, który w czasie wizyty w Czarnogórze to stwierdził, że nic to nie będzie uzgodnione z nami, nie będzie zaakceptowane, jeżeli będzie dotyczyło spraw polskich, polskiej granicy. Mam nadzieję, że ten sygnał został wystarczająco odebrany. Ale to, co mówię, wskazuje między innymi na problem, jaki istnieje cały czas, kilka problemów, które istnieją cały czas w relacjach ze wschodem, a zarówno wschodem Unii Europejskiej w Berlinie czy Brukseli, jak i ze wschodem rozumianym jako właśnie coś na wschód od Bugu, czyli Białoruś i Rosja. To znaczy podwójne standardy dotyczące interesów stanowiska danych krajów. No w tym przypadku nie liczenie się z interesami krajów wschodniej Europy, nowych członków Unii Europejskiej, jest w zasadzie już standardem. To jest widoczne w wielu działaniach Unii Europejskiej. No Nord Stream 2, cała masa różnych decyzji podejmowanych, te wszystkie umizgi wobec Rosji, traktowanie jej jako partnera, niezależnie od tego, że pod wpływem między innymi Stanów Zjednoczonych również Rosja jest objęta przecież sankcjami, jeśli chodzi o agresję na Ukrainie. No i kolejna rzecz to jest po prostu podstawowa wartość europejska, która się rysuje w oczach wschodnich Europejczyków, chociaż niektóre tylko rządy, między innymi Polski, są w stanie jasno tę sprawę postawić. Hipokryzja jako podstawowa wartość Unii Europejskiej, no to jest po prostu samo oszukiwanie się i oszukiwanie innych. I w tym przypadku widzimy tę podwójną grę i to jest nieakceptowalne i to jest co więcej z punktu widzenia Unii Europejskiej samobójcze, bo jednocześnie są wysuwane pomysły, że Unia Europejska powinna dorosnąć do swojej roli, do swojego potencjału jako gracz geopolityczny,
grające z Chinami, Rosją, Stanami Zjednoczonymi. Często zresztą mówi się o tych krajach, jakby jeden z nich, czyli Stan Zjednoczony, nie był sojusznikiem krajów europejskich i to bardzo trwałym i dającym bardzo wiele bezpieczeństwa Europie. Natomiast w tym samym czasie Unia Europejska po prostu się oszukuje. Dodam jeden taki ciekawy fakt, bo przecież przygotowywany jest pewien projekt przez służby zagraniczne Unii Europejskiej dotyczący strategii tego podnoszenia poziomu aktywności Unii Europejskiej w świecie. I tam, jeśli chodzi o definicję strategicznych wyzwań, które stoją przed Unią Europejską, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, nie wymienia się Rosji. No to z punktu widzenia krajów bałtyckich, Polski, no krajów wschodniej flanki NATO i wschodniej granicy Unii Europejskiej, to jest szczyt absurdu, bo Rosja jest podstawowym zagrożeniem dla Unii Europejskiej, a dla tych krajów szczególnie. Tylko dla nas. A Unia Europejska tego nie chce uznać, bo chce robić interesy z Putinem. No ale pytanie, co może zrobić Polska w tej sytuacji, Jakub Biernat? No bo pojawiają się takie pomysły, że Polska powinna teraz szybko działać sama i chociażby, nie wiem, zamknąć przejścia graniczne dla ruchu towarowego z Białorusi, w jakiś sposób spróbować w ten sposób uderzyć w reżim w Mińsku. Czy to są realistyczne pomysły? Jakie są możliwości? No, teraz trzeba by obserwować, co się dzieje, bo być może faktycznie Łukaszenka uznał, że już więcej wiele na tym nie ugra. Zresztą ten fakt tego szturmu granicy to był wyraźny dla mnie przykład, że ta jego początkowa taktyka przerzucania uchodźców małymi grupami przez granicę po prostu zawiodła i dlatego postanowił ich zebrać w jednym miejscu, żeby zwiększyć siłę tutaj argumentów. Tylko no jak wiemy, akurat wysłanie tych uchodźców do szturmowania polskiej granicy to jednak odwrotny skutek przyniosło. Słyszymy, że podobno pierwsze samoloty wracają już do Iraku z migrantami. W związku z tym no, trzeba na to patrzeć, ale oczywiście wizja zamknięcia granicy i dla ruchu kołowego to bardzo dotknęła, że tak powiem, Rosjan. Nawet się pojawiły w rosyjskich mediach na ten temat te pewne wypowiedzi, że to jest jednak zagrożenie, a wizja zamknięcia przejścia kolejowego, tego terminalu przy granicy przeładunkowego, także w Chiny uderzyła. W związku z tym zdecydowanie tutaj osłabianie roli Białorusi jako tego tranzytowego kraju, o którym się zawsze Łukaszenka chwalił, jaki to jest kraj tranzytowy, a swoimi działaniami, jak widać, doprowadził do tego, że bezpieczność tranzytu może zostać zagrożona. W związku z tym tą kartę trzeba trzymać, jeżeli nie na stole, to pod stołem i sugerować, że do tego może dojść, jeżeli sytuacja się będzie dalej eskalować. I myślę, że to by popsuło naprawdę humor nie tylko Łukaszence, ale jego protektorom na Kremlu. Nie mówiąc o Chinach, które też Łukaszenkę wspierają, o czym trzeba pamiętać. Może nie w takim stopniu jak Rosja, ale Łukaszenka może ze strony Chin także liczyć na kredyty i różnoraką pomoc. No, na ile może właśnie liczyć na te kredyty i na tą pomoc? No bo można odnieść wrażenie, że w zasadzie już teraz utrzymuje go Moskwa zasadniczo. I że no, sam Kreml namawiał Unię Europejską, żeby finansowała Łukaszenkę, żeby dała mu pieniądze na tych migrantów. Rozumiem, że Białoruś jest obciążeniem, Mirosław Kurzy, coraz większym dla Rosji? No, Białoruś jest obciążeniem, a Rosja stara się, żeby była jak najmniejszym, czyli żeby kupić sobie Białoruś, czy też podporządkować jak najmniejszym kosztem. Bo powiedzmy sobie szczerze, Rosja też nie jest w najlepszym stanie. Sankcje wobec Rosji, niezależnie od tego, jak słabe, to jednak działają, a sama Rosja jest bardzo nieefektywnym mechanizmem gospodarczym. No wiemy dobrze, że jest w stanie operować właściwie tylko skutecznie jedną rzeczą, czyli surowcami energetycznymi, i widzimy, jak
udało się Rosji wymanewrować Zachód, Unii Europejskiej w szczególności, poprzez manipulacje na rynku właśnie surowców energetycznych. Te wszystkie ruchy Gazpromu spowodowały drastyczne zwyżki cen energii. No naprawdę, narobiły ogromnego zamieszania na rynkach, no również w kieszeniach konsumentów, co dużo mówić, te skoki, które były. Okazało się, że Europa Zachodnia jest bardzo wrażliwa na te ruchy, co jeszcze raz dowodzi tego, że w sporze na temat Nord Stream 2 i polityki Rosji z użyciem właśnie gazu jako broni, no Polska miała absolutną rację. Ale jeśli chodzi o te działania rosyjskie na Białorusi, no to ja bym zwrócił uwagę, że Rosja ma te ograniczone możliwości. Politycznie niestety z powodu tego, że Łukaszenka już nie miał innego wyjścia, już ta podwójna gra po wyborach z zeszłego roku z Zachodem, próba wykorzystania tej opcji zachodniej jako szantażu wobec Putina, żeby uzyskać jak największe przywileje, tę kruplówkę, żeby powiększyć, którą Putin dostarcza cały czas w gruncie rzeczy, bo Białoruś bez tej kroplówki no słabo może sobie poradzić. Kwestia budżetu, ta gospodarka jest w stanie ruiny kompletnej. Zresztą to zauważają również Chiny, bo charakterystyczne jest, że ze strony Chin w ciągu ostatniego roku, tego kryzysowego dla Łukaszenki, kiedy stracił jakąkolwiek legitymację do sprawowania władzy, Chiny są bardzo ostrożne we wspieraniu. Dyskretnie oczywiście zawsze będą wspierać coś, co przeszkadza Zachodowi, bo Chiny też prowadzą wojnę hybrydową z Zachodem, nie tylko Rosja, tylko robią to mądrzej i mniej otwarcie, mniej buńczucznie. Natomiast Chiny do tej pory nie zaoferowały Łukaszence czegoś, co mogłoby zastąpić kroplówkę rosyjską. Chiny traktują Białoruś podobnie jak kraje afrykańskie, przepraszam za porównanie. Też upadłe dyktatorskie reżimy, gdzie tak naprawdę Chińczycy zakładają kolonie. No, jest coś takiego na Białorusi, takie chińskie miasteczko, można powiedzieć. Chiny oczywiście chętnie wykorzystują Białoruś jako kraj tranzytowy, ale nie będą w stanie zastąpić Rosji, nie będą miały ochoty zastąpić Rosji. Więc Łukaszenka może polegać tylko i wyłącznie na Rosji tak naprawdę. No przecież nie na Wenezueli, nie na paru innych krajach, które nie mają żadnych możliwości pomóc Białorusi. Okazuje się, że może polegać na Międzynarodowym Funduszu Walutowym. Ta sprawa ciągle jeszcze wisi w powietrzu. Czy ten miliard dolarów trafi do rąk Łukaszenki? To jest naprawdę coś dla Łukaszenki w porównaniu do 700 tysięcy euro, które mają trafić na pomoc dla migrantów i część z tego na pewno wyląduje w kieszeniach urzędników Łukaszenki i jego otoczenia. Więc przyszłość Białorusi z tego punktu widzenia rysuje się źle, ponieważ Putin nie zrobi niczego, aby pomóc Białorusinom, którzy żyją w warunkach kryzysu nie tylko politycznego, ale i ekonomicznego. Natomiast Łukaszenka nie będzie w stanie niczego zrobić, bo zrujnował swój kraj i może tylko i wyłącznie utrzymywać swoją władzę za pomocą struktur siłowych. Na dodatek jeszcze cały czas wisi nad nim groźba, że zostanie zamieniony przez Putina, kiedy ta operacja zostanie już lepiej przygotowana, bo takie możliwości Putin miał zablokowane za czasów, kiedy Łukaszenka uważał się za niemal równego Putinowi. Te możliwości zastąpienia Łukaszenki przez inny, lepszy rosyjski model. Ale ja bym zwrócił uwagę na jedną rzecz, która jest pomijana często w analizach, to znaczy zmiany, które zaszły w społeczeństwie białoruskim, które były widoczne w zeszłym roku i o tym powinniśmy pamiętać. Niezależnie od tego, jak steroryzowane jest społeczeństwo białoruskie, to społeczeństwo jednak przemówiło swoim głosem. No, właściwie po raz pierwszy w historii nastąpiło coś takiego i Białorusini stali się narodem. I w gruncie rzeczy każda władza, która będzie chciała rządzić w Mińsku, będzie musiała się z tym liczyć, nawet jeżeli w tej chwili Białorusini nie mogą powiedzieć jednego słowa bez tego, żeby wylądować co najmniej w areszcie, a tak naprawdę grożą im o wiele gorsze rzeczy, bo wyroki, które zapadają, to są wyroki wieloletnie. I to jest coś niebywałego, że w tej chwili się o tym nie pamięta, ubolewając nad losem ludzi, których Łukaszenka używa jako zakładników. Mówię o migrantach na granicy. Tu musimy postawić przecinek. W następnej części pan Jakub Biernat odpowie, bo jeszcze się pochylimy nad tą kwestią i także zapraszam państwa, będziemy także pochylać się kwestią, czy ten kryzys na granicy polsko-białoruskiej jest jakąś zasłoną dymną dla planów inwazji Rosji na Ukrainę. Zapraszam.